pewno trzeba latać aktywnie tym skrzydłem. Tu się nie da lecieć jak worek ziemniaków. Oczywiście wszystko pod warunkiem, jakie są warunki. No dzisiaj są warunki tak dość, powiedziałbym, ostre. No i tutaj nie wolno latać jak worek ziemniaków. Tu po prostu trzeba cały czas, no, się trząść, proszę państwa, panie i panowie. O, proszę bardzo, połóweczka. O, poszło ładnie. No, standardowo, no, spodziewałem się tego, że tu jak wlecę, to będzie połówka. Wykręciłem ładną połówkę. Spróbuję wzbić się w górę trochę, pójść w górę, jeśli się uda. No, powinno się udać i przeskoczę na drugi tak, żeby tutaj na zawiecznych nie latać. Bo jak widać, przyjemne one nie są. Dzisiaj niestety zrobił się czysty zachód tutaj na 1800. No, nie miało być tak dużo zachodu, no ale jest. Czysty zachód jest po prostu. Uhuhu! Ja pierdziaszę, co to się stało tutaj? Plus 6, ja cię kręcę. Ekscytująco, tak jak widać, no skrzydło nie jest dla początkujących, trzeba uważać, także tam było ostro, uciekam stamtąd, niebezpiecznie jest tam, dosyć mi było tego, dobrze miałem rękawice i że zareagowałem, a trudno było wyjść z tego czarodziejstwa, bo to jak widać od razu w spirale weszło. Całe szczęście, że tutaj dobrze zareagowałem. No, także mówią, że dobrze jesteśmy na tyle, na ile nas życie sprawdzi. To jest prawda. Dzisiaj mnie sprawdziło. Dam radę, ale to dobrze, całe szczęście tutaj wszystko opanowane. Nie, natomiast gdybym był początkujący, albo nawet niezaawansowany, to byłbym w poważnych tarapatach. W poważnych tarapatach byłbym, no bo nieźle mną wywinęło rzeczywiście, ale no dobrze, dostałem wcześniej wiele klap różnego rodzaju, także to dla mnie jakaś tam, no, była niespodzianka. Najważniejsze w takich sytuacjach to jest, po pierwsze, utrzymuj kierunek, tak, po drugie, staraj się wyplątać, no i po trzecie, utrzymuj łączność. Ja łączności nie mam, więc mam to gdzieś, ale kierunek trzeba rzeczywiście utrzymać. Dzisiaj dość silny wiatr jest tutaj, zachodni. Także mocno tam, mocno klapi. Bardzo trzeba było po prostu uważać, nie? No, okej. Tak. O. Tak jak widać, o. Konkretny 20 na godzinę wiatr, czyli 6 metrów, 6-7 metrów na sekundę. No, gdyby był kierunkowy, to byłoby wszystko w porządku, cacy, a tu są po prostu cały czas zawieczne. Non stop zawieczne są. Trzeba uważać po prostu. No, wywinęło mną dość szybko. W ciągu, nie wiem, kilku sekund pewnie, podejrzewam. Trzeba uważać. No,
i orzeł wylądował szczęśliwie. A teraz jakby ktoś się tak zastanawiał, od czego są te brązowe ślady, tak, tyle trzeba mieć sił, żeby wyplątać się z krawata. Tyle trzeba mieć sił. Po prostu to są wszystko brązowe po prostu linki, które ciągnąłem. One tak trzeba mieć dużo sił. Szok i niedowierzanie. Tysiące pytań bez odpowiedzi. Juhu!